Naprawdę walka ciężka, czułem naprawdę tą wagę ciężką tego zawodnika McLeana. Doświadczenie, no i mówię cały czas, troszkę czego mogę od siebie żałować, to za dużo miałem do niego szacunku, mało prawej ręki. No i za dużo pojedynczych ciosów takich. Myślałem, że to tak samo jak reszta się przewróci, a to jednak nie. Tutaj chłopak przyjmował i cały czas atakował. Ale mówię, doświadczenie, pierwsza dziesiątka. Także myślę, że kolejne walki będą z coraz lepszymi zawodnikami i za niedługo, tak jak sobie obiecałem, będzie World Champion. A, bo wiem, że twoim ulubionym pięściarzem zawsze był Roy Jones Jr., no ale oczywiście twoim kolegą jest Paweł Błażewski. Oczywiście byłem za Pawłem, ale tak jak powiedziałem już wcześniej, jak miała być walka z Dawidem, że serce mnie boli, że taka walka jest, bo Roy od dziecka po prostu jak zacząłem boksować, oglądałem co robił w ringu, był majstersztykiem. Dalej coś z tego ma, ale wiadomo, to nie jest ten sam Roy i nie można od niego oczekiwać z wiekiem, ze wszystkim, ale trzeba mu wielki szacunek dać, bo to co zrobił, to moim zdaniem przebił epokę bokserską. Dla mnie ewenement, mówię zawsze, jak tylko kojarzy mi się boks, to jest Roy Jones, Muhammad Ali, Mike Tyson, Foreman, Frazier. Także to są takie nazwiska, gdzie naprawdę budzą respekt. No i mówię, byłem za Pawłem, bo to normalny Polak, ale serce krajało się na przykład, jak mówię, nie lubię takich pojedynków, gdzie mój idol boksuje z rodakiem.